Namaste. Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzień dobry, dzień dobry. Moje sprawozdanie osobiste z naszego ostatniego, 124 rytuału dla Matki Ziemi. Pełnia Księżyca, pełnia Burz, 3 lipca 2023 roku. Już 124 spotkanie za nami. Zaczniemy może od tego, co było wcześniej, co było w czasie rytuału i teraz co jest po naszym rytuale. Więc zaczynamy od tego, że miesiąc czerwiec był dla wielu, wielu z nas miesiącem przełomowym. Wielu z nas zobaczyło prawdę, opadła ta kurtyna iluzji. I właściwie to, czego żeśmy oczekiwali w roku Tygrysa, czyli w roku 22, nastąpiło teraz w roku Królika, w roku 23. Właściwie od początku tego roku wielu z nas, oczywiście nie wszyscy, ale wielu, wielu z nas widzi coraz wyraźniej, coraz dokładniej, co jest tym dobrym, prawym, boskim, pięknym, a co jest iluzją, fałszem, ułudą. Gdzie skrywają się te czarne wilki w owczej skórze? Wielu z nas podjęło bardzo ważne decyzje życiowe. Niektórzy z nas porzucili sytuacje, miejsca, ludzi, którzy im nie służyli. I wielu z nas przeżyło to jako taki czas rewolucyjny, ponieważ nie wszyscy ludzie chcą od nas się odczepić albo od nas odejść taką drogą pokojową. I wielu z tych ludzi, wiedząc, że żerowali na naszych energiach, że nam szkodzili, nie chcą nas puścić. Dlatego zrobią wszystko, żeby nas zatrzymać. I przede wszystkim, jeżeli już zauważą, że nie mogą Cię zatrzymać taką drogą pokojową kolejnych manipulacji, ponieważ już widzisz te manipulacje, to będą próbować Cię zatrzymać, uderzając w Twoje poczucie, Twojej własnej wartości, w Twoje sumienie, w Twoje dobre sumienie, w Twoje poczucie etyki, Twoje poczucie empatii. Czyli będą próbowały Cię wmówić te osoby, że to Ty jesteś tą złą, że to Ty jesteś tym złym człowiekiem i że to one właściwie we wszystkim są poszkodowane. I wielu z nas przeszło przez ten proces i wielu z nas jeszcze przechodzi przez ten proces. I tutaj mogę Ci tylko jedno powiedzieć. Odwagi. Odwagi i nie daj sobie wmówić, że to Ty jesteś tą złą osobą, że to Ty jesteś winna albo jesteś winien tej całej sytuacji. Tylko odetnij to, bądź stanowcza, bądź stanowczy i nie dopuszczaj do siebie tych pretensji, tych wyrzutów i tego jadu, które te osoby będą do Ciebie wypuszczać. I zwróć uwagę na to wszystko, co dzieje się właściwie przed rytuałem dla Matki Ziemi. Mamy ceremonię o numerze 216, czyli dwójkę, energię arcykapłanki, krystaliczność, czystość. To wszystko już znasz, bo jeżeli jesteś na ceremoniach, a jestem pewna, że jesteś na ceremoniach, ponieważ jestem pewna tego, że wszystkie osoby, które biorą udział w rytuałach dla Matki Ziemi, mają dobre intencje w tym rytuale, są również na ceremoniach, to wiesz, że to jest ta energia takiej czystości myśli, czystości intencji, czystości Twojego własnego wnętrza. I szesnastka, czyli wieża, chaos. Wieża i chaos, czyli zburzenie czegoś, żeby zbudować coś nowego. I tak właśnie wielu z nas burzy tą starą strukturę naszych nawyków, nałogów, wewnętrznych przekonań, wewnętrznych wzorów naszej podświadomości, które nam zostały wgrane albo które żeśmy sobie sami wgrali przez różne doświadczenia. I teraz właśnie w tym roku królika, taki królik niby taki niewinny, taki słodki, kochany, tylko go przytulić, a w rzeczywistości jest tutaj taka siła i taka moc właśnie spojrzenia w te nory podświadomości, wejścia w to ciemne i zmierzenia się z tą ciemnością, z tym mrokiem. To wielu z nas przez to przechodzi. I
Tak jak burzy się coś, jakaś stara struktura, to często jest to bolesne, często są różne szkody, można ponieść jakieś straty z tym związane, ale w rzeczywistości jest to dobre i pozytywne, ponieważ każda struktura, która jest skostniała, która jest taka zamrożona, konserwatywna, to jest negatywne i to jest śmierć. O tym już kiedyś mówiłam, pamiętasz, wiele razy mówiłam na naszych ceremoniach, czyli jeżeli żyjemy według jakichś takich cały czas, takich starych, skostniałych struktur, nawyków, nałogów, programów wewnętrznych, to w pewnym momencie nie robimy już żadnego kroku naprzód. Zaczynamy się cofać i zaczynamy się rozkładać. Wczoraj otrzymałam przepiękny list od Pauliny. Za ten list jestem jej bardzo, bardzo wdzięczna. Nie wiem, czy ona ogląda moje filmy na YouTubie. Napisała mi list z przeprosinami, że w ostatnich latach miała, czy w ostatnich miesiącach, czy tygodniach miała takie złe myśli na mój temat. Różne były powody tych złych myśli. Miała takie wrażenie, że w rzeczywistości mam krótkie włosy, a tylko do filmów doczepiam długie. W rzeczywistości mam długie włosy do pasa, moje własne włosy, ale oczywiście filmy, gdzie mam blond włosy, to były filmy w sztucznych włosach, ponieważ nie chciałam niszczyć moich włosów, nie chciałam ich farbować, a po prostu do pewnej tematyki filmów, tak jak nakładamy makijaż, który jest czasami podkreśla jakiś przekaz, tak jak ubieramy określone ubranie, jakąś suknię, które podkreśla dany przekaz, tak jak robimy film w danym konkretnym miejscu, bo ma podkreślić jakiś przekaz, tak również dla mnie założenie innych włosów uważałam to i uważam za element charakteryzacji, czyli podkreślający dany przekaz. Ale Paulina nie czuła tego, bo ona myślała, że może ja mam krótkie włosy i specjalnie sobie dopinam długie włosy, żeby tworzyć jakąś iluzję i łudę. I wczoraj napisała mi taki piękny list z przeprosinami, że przeprasza za to, że nie zapytała mnie, dlaczego tak jest, tylko od razu mnie oceniała i wysyłała mi złe energie. I ja uważam ten list za bardzo, bardzo piękny. I również ten list uważam za taką inspirację dla każdego z nas. Jeżeli coś nam się w kimś nie podoba, czegoś nie rozumiemy, czegoś w jakiś sposób nas porusza, może negatywnie, to zamiast tą osobę oceniać albo na takiej zasadzie od razu rzucać jej energię, czyli kto jest bez winy, ten niech pierwszy rzuci kamień, żeby zapytać tą osobę o motywy, o działania, bo popatrz, czasami możemy oceniać kogoś, a Boże, bo tam w jakimś filmie, nie wiem, założył perukę, a nie wiemy, że ta osoba na przykład, nie wiem, chorowała na raka, może była po chemii, może nie ma włosów i nie chce tego światu pokazać, więc czasami możemy kogoś oceniać, czy jakąś aktorkę, czy jakąś piosenkarkę, czy jakąś inną osobę publiczną, zupełnie nie znając tej prawdy i czasami warto zapytać. I ten list był dla mnie taki piękny, ponieważ jest taką inspiracją, że jeżeli ty masz względem mnie jakiekolwiek wątpliwości, jakiekolwiek złe myśli, no bo wiemy, jakie rzeczy są wypisywane na forach, wiemy, że jeżeli prowadzę firmę już od wielu, wielu lat i mam różnych pracowników, nie każdy z tych pracowników był fair, niektórych pracowników musiałam zwolnić, to oczywiście, że ci pracownicy albo jacyś tam ludzie, moi byli partnerzy, czyli mężczyźni, z którymi byłam, z którymi zerwałam, no nie zawsze mają na mój temat dobre zdanie. No a gdzie jest najlepsze miejsce na to, żeby komuś przyłożyć? Jeżeli ktoś jest osobą publiczną, no to najlepiej jej przyłożyć pisząc na forach internetowych różne rzeczy, bo tam można zakładać różne niki i można pod różnymi nikami wypisywać bardzo, bardzo złe rzeczy na temat danej osoby. I to znasz, bo każda aktorka, każda piosenkarka, czy każdy aktor, każda piosenkarka ma taki hejt, ma taką nienawiść i zazwyczaj wypływa to od ludzi, którzy w jakikolwiek sposób byli kiedyś z tą osobą związani i którzy czują się pokrzywdzeni, czasami zupełnie niesłusznie, bo to oni krzywdzili,
ale żeby się zemścić, wypisują takie różne rzeczy. I dlatego ten list od Pauliny uważam za przepiękną inspirację dla każdego z nas, żeby popatrzeć na cały internet przez taki filtr, że może pewne rzeczy są wypisywane na temat jakiejś osoby, które są nieprawdą. Może my sami nie widzimy całości i trzeba tą osobę zapytać o pewne szczegóły. Dlaczego coś robi, dlaczego działa w ten czy w inny sposób, żeby ta osoba miała szansę pewne rzeczy nam wyjaśnić i wytłumaczyć. Ja akurat Paulinie wysłałam moje prywatne zdjęcia, takie normalne zdjęcia z plaży czy skądś, gdzie widać moje naturalne włosy. I oczywiście nie musiałam się tłumaczyć. Mogłam powiedzieć, proszę mi nie wypisywać takich rzeczy, do widzenia. Ale chciałam wyjaśnić tę sytuację i chciałam pokazać, jaka jest prawda. I bardzo pięknie ten mój list również został przez Paulinę przyjęty. I bardzo mnie ucieszył, że są tacy ludzie pośród Was, którzy mimo tego, że mają wątpliwości, mimo tego, że mają jakieś, nie wiem, naczytali się na forach jakichś złych rzeczy albo na jakichś blogach, to jednak pytają, jaka jest prawda. I tak myślę, że tak powinniśmy iść. Każdy z nas powinien tak iść przez życie, żeby być elastycznym, żeby być otwartym, żeby doszukiwać się tej prawdy, a nie wierzyć byle komu albo nie tworzyć sobie iluzji i żyć w tej iluzji. I to jest właśnie dla mnie ta symbolika wieży, że rozbijamy pewne struktury, rozbijamy pewne stare, skostniałe przekonania, jakieś może złe przekonania, które mamy na jakiś temat. Może właśnie nadszedł taki czas w Twoim życiu, żeby popatrzeć na osoby, których nie lubisz. Dlaczego ich nie lubisz? Czy masz pełen obraz tej osoby? Czy tylko po prostu uderza to w jakieś Twoje stare przekonania, które czas, żeby może popatrzeć na to inaczej, wyciągnąć wnioski i iść dalej w nowej energii. I to jest właśnie ta symbolika tego 216, takiego przepięknego rozbicia tego, co stare i co Ci nie służy. I jak ta energia się objawia wokół nas? Możesz teraz widzieć więcej. Czyli będziesz widzieć różnych ludzi i będą się pojawiały w Twojej głowie takie pytania. Boże, dlaczego ta osoba się tak zachowuje? Albo czemu tego nie widziałam wcześniej? Albo czemu tego nie widziałem wcześniej? Albo będziesz patrzeć na różne akcje marketingowe w internecie, różnych organizacji, różnych ruchów. I będziesz się zastanawiać, no przecież to jest kłamstwo, przecież to jest fał, przecież to jest jakieś chore. No i też w inny sposób popatrzysz na pewne rzeczy. Tak jak napisałam to do Pauliny, że czasami ktoś może używać zbyt mocnego makijażu, może zakładać sztuczne włosy, ale czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Czy to definiuje tą osobę? Czasami może być zupełnie odwrotnie, że ktoś sprawia wrażenie takiego supernaturalnego, super przyjaznego, takiej koleżanki z podwórka, takiej szarej myszki, a w rzeczywistości tam właśnie kryje się ten czarny wilk w owczej skórze, że ta osoba grając taką naturalną, ekologiczną, super, super jakąś przyjaciółkę w rzeczywistości, tam się kryje ten czarny wilk, który tak się potrafi wkraść w zaufanie, tak się potrafi wkraść w energię, że wyżera tę energię garściami, a my tej osoby w ogóle nie podejrzewamy, ponieważ gra naszą najlepszą przyjaciółkę, najlepszego przyjaciela, super jakiegoś współpracownika, super pracownika, obsypuje nas pięknymi słówkami, a w rzeczywistości to właśnie tam kryje się największe niebezpieczeństwo. Czyli ten czas teraz, w okolicach tego naszego rytuału dla Matki Ziemi, w okolicach tej pełni i tego, co było przed pełnią, teraz co jest po pełni i co będzie do kolejnej pełni, to jest właśnie taki czas, gdzie trzeba popatrzeć na wszystko z tej perspektywy wieży. Co tutaj upaść powinno? Jakie moje przekonanie, jakie moje wzory, jakie moje obrazy trzeba tak porządnie potrząsnąć i sprawdzić, czy one jeszcze mi służą pozytywnie, czy też negatywnie.
Na tej naszej ceremonii o numerze 216 dałam Ci również konkretne wskazówki, jak usunąć pewne rzeczy z Twojego życia, które Ci nie służą, które Cię blokują, które Cię hamują, również jeżeli dotyczy to Twoich znajomych, przyjaciół, rodziny. I wiesz, że są pewne związki, które są jak gdyby narzucone z góry, bo są to takie przyjaźnie, nie wiem, od podstawówki, albo są to jakieś umowy, czasami niewypowiedziane umowy, że od wielu lat jakoś w jakimś związku z kimś jesteśmy. Czasami jest tak, że są to związki rodzinne, pokoleniowe, ale jesteśmy w tych związkach, no bo żeśmy się urodzili w danej rodzinie, ale już od wielu, wielu lat czujemy, że coś jest nie tak, że jednak robimy to z poczucia obowiązku i w rzeczywistości nas to bardziej ogranicza, niż nas to uskrzydla. Czasami trzeba porzucić te stare związki, żeby zrobić miejsce dla tych nowych i pięknych. I wierz mi, że związki dusz, które są czasami na dużych odległościach, ktoś może być na jednym kontynencie, ktoś może być na drugim kontynencie. W dzisiejszych czasach mamy jednak internet, mamy różne inne metody komunikacji, również telepatyczną komunikację, która coraz bardziej się aktywuje u wielu, wielu z nas. Takie związki są czasami dużo bardziej pomocne, kreatywne, wspierają Cię, dają Ci energię, dają Ci motywację, dają Ci inspirację, niż takie wymuszone związki, bo tak trzeba, bo tak było przez 100 ostatnich lat, albo przez ileś tam ostatnich inkarnacji i muszę się w tym dalej paplać i dalej cierpieć. Czyli to jest taki czas, gdzie możesz również mnie prosić o pomoc, jeżeli potrzebujesz się od kogoś odciąć, od jakiejś sprawy, od jakichś ludzi. Nie masz takiej odwagi, na jaką ja się posunęłam, żeby publicznie powiedzieć o pewnych rzeczach. Może nie masz takiej odwagi, żeby otwarcie komuś powiedzieć: słuchaj, to mi się nie podobało, to mi się nie podoba i koniec. To również mogę Ci tutaj pomóc, żeby bardziej wpłynąć na to energetycznie, żeby to jak gdyby samo się rozwiązało. 17:17 na wyświetlaczu teraz było w tym momencie. Żeby się to jakoś samo rozwiązało i żeby to cierpienie z tym związane, czy stres z tym związany nie był aż taki mocny. Jeżeli jeszcze nie oglądałaś ceremonii o numerze 216, to koniecznie sobie ją obejrzyj. Ona jest dostępna oczywiście w bibliotece ceremonii, czyli jeżeli masz dostęp tam na 3 dni, czy na miesiąc, czy na rok, to masz dostęp do całej biblioteki i koniecznie zapoznaj się z tymi metodami, które Ci na tej ceremonii o numerze 216 przekazałam. Idziemy dalej. Jeżeli już jesteśmy przy tej numerologii, no to byłoby nie na miejscu, gdybyśmy nie omówili 124. 124 to był oczywiście nasz rytuał dla Matki Ziemi o numerze 124 i zacznę od tej symboliki. Troszeczkę nawiążę do tej symboliki, żeby Ci było łatwiej zrozumieć, co się wydarzyło na rytuale dla Matki Ziemi, a następnie jeszcze powiem Ci, co teraz nowego pojawi się po rytuale dla Matki Ziemi, a następnie opowiem Ci tak w 100%, co się wydarzyło i postaram się przekazać to bardzo prostymi słowami, żeby każdy z nas mógł to zrozumieć. Jeżeli by jednak były do tego jakiekolwiek pytania, to pamiętaj, poniżej jest miejsce na komentarze. Tam nie tylko dajemy serduszka jako podziękowanie, żeby zwiększać zasięgi dla tego filmu, ale również można zadawać pytania i ja zawsze, jak tylko mam chwileczkę wolną, to patrzę sobie na te pytania. Również dziewczyny z mojego zespołu obserwują te pytania, więc mogą mi coś przypomnieć, a Mario, tam trzeba na to odpowiedzieć, więc jest to świetne miejsce do komunikacji. Tym bardziej, że możemy tutaj na YouTube bardziej anonimowo pytać o pewne rzeczy niż na Instagramie czy na Facebooku, gdzie jednak każdy widzi od razu ze wszystkich naszych znajomych, co my lubimy, czego nie lubimy i taka wielka ochrona danych w cudzysłowie, że śmiać się z tego chce. I takie miejsce, gdzie jest mnóstwo takich niezbyt pięknych praktyk, gdzie ktoś może nas śledzić, gdzie ktoś może po prostu wszystkiego się o nas dowiedzieć. Czyli na YouTubie jest to bardziej, jeszcze tak bardziej bezpieczne niż w tych innych platformach. Więc idziemy tak. Ty wiesz, że w okolicach 124 rytuału dla Matki Ziemi pojawił się nowy rozdział 4 księgi mojej powieści Mroczne Góry.
Wiesz, że są trzy księgi zawarte w trylogii, czyli w tej książce drukowanej oraz w e-booku. Mroczne góry w zielonych oczach wiedźmy i tajemnica wiedźmy z Folsin. No i teraz pojawiła się czwarta księga, to znaczy publikuję ją tak krok po kroku. Wszystkie osoby z Was, które mają dostęp premium do trylogii, to znajdą te części na mojej stronie bukardimaria.com, czyli dokładnie na tej stronie, gdzie są ceremonie. Tam jest dostęp trylogia premium na jeden dzień, trzy dni, miesiąc albo na cały rok. I tam wszystkie te części będą się pojawiać. Będą się również pojawiać nagrania dalej, nagrania audiowizualne. I teraz tak, w okolicach rytuału dla Matki Ziemi pojawił się pierwszy rozdział Nowej Księgi, czyli Kapłanka Świętego Lasu, księga czwarta. No i wczoraj pojawił się drugi rozdział już, również tej czwartej księgi. Są one obydwa dostępne na mojej stronie. I to również ma znaczenie symboliczne. Dzisiaj jednak nie będziemy o tym mówić. Może tylko ten tytuł tej księgi, tej czwartej księgi ma szczególne znaczenie. Zwróć uwagę, kapłanka świętego lasu, a nie na przykład kapłanka świętego gaju, czy tylko kapłanka, czy coś w tym sensie. Ma to ogromne znaczenie symboliczne dla tego, co w tym momencie dzieje się na ziemi, ale również co dzieje się w tych wszystkich rzeczach, jak Cię prowadzę dalej, między innymi z nowymi kolekcjami, które teraz się pojawią w moim sklepie i oczywiście z działaniami naszego stowarzyszenia onosemina.org i 21 na wyświetlaczu Wszechświat, bardzo dobry znak. Więc to jest jeszcze związane tutaj z rytuałem dla Matki Ziemi i z rytuałem teraz po rytuale dla Matki Ziemi w moim sklepie pojawią się trzy nowe kolekcje. Bardzo wyjątkowe kolekcje. To są moje kolekcje autorskie. Pierwsza Atlantis, druga Lemuria i trzecia Ziemia. Więc miej oczy szeroko otwarte. Gdy wejdziesz na moją stronę mariabukardi.pl, to pojawią się w kategoriach na pierwszym miejscu te trzy szczególne kolekcje ze szczególną energią, ze szczególnymi przesłaniami i jako pierwsze moje kolekcje autorskie. Idziemy dalej. Symbolika 124, no bo był to 124 rytuał dla Matki Ziemi, czyli 124 miesiące już spotykamy się na rytuał dla Matki Ziemi. Tych z Was, którzy są biegli w liczeniu, proszę tutaj napisać w komentarzu, ile to już jest lat. 124 miesiące. Nie jest aż takie trudne do przeliczenia. I tutaj mamy symbolikę. Mamy 1, 2 i 4. Jedynka to jest ten symbol maga. Mag, jeżeli jesteś na ceremoniach, nie muszę już tego wszystkiego powtarzać, ale myślę, że warto sobie pewne rzeczy powtórzyć. Mag transcendentny, który podąża złotą ścieżką mądrości wyższej pomiędzy królestwem białego maga, pomiędzy królestwem czarnego maga. Zwróć na to uwagę, pomiędzy tym białym i pomiędzy tym czarnym. Podąża ten mag transcendentny i wykorzystuje do kształtowania tutaj na ziemi połączenia z energią wyższą wszystkie narzędzia, które stoją do jego dyspozycji, czyli siłę myśli, słów i działań, ale przede wszystkim wszystkie narzędzia związane z komunikacją. Te odgłosy na zewnątrz to są czasami samochód, czasami jakiś motocykl przejeżdża, ponieważ jeszcze nie jestem na Księżycu, mimo tego, że jestem w nowym miejscu, w moim nowym domu, to jednak nie jestem jeszcze na Księżycu. Także bardzo Cię przepraszam za te odgłosy w tle, ale no co jakiś czas po prostu jakiś samochód będzie przejeżdżał. Rzadko, 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 bardzo rzadko, ale gdzieś tam to tam w tle słychać. Czyli mamy ten symbol maga, złotego maga, czyli mądrość wyższa. Mądrość wyższa, podejmowanie właściwych decyzji, podejmowanie mądrych decyzji, które prowadzą Cię do szczęścia, spełnienia, radości, zdrowia, miłości, obfitości, wszelkiego bogactwa, wszystkiego tego, czego sobie życzysz. Ale również droga Twojej misji, Twojego powołania tutaj na ziemi. Jedynka jest bardzo, bardzo silna, to jest ta siła indywidualności, niepowtarzalności, czyli dokładnie to, co staram Ci się za każdym razem pokazać i podkreślić na Twojej drodze
do realizacji siebie. No i może tutaj znowu troszeczkę odbiegnę od tematu, ponieważ ostatnio byłam na plaży i spędziłam na plaży cały dzień, praktycznie od rana do wieczora. I wierz mi, że już w pewnym momencie już nie mogłam, już mnie brzuch bolał ze śmiechu. Z jednej strony ze śmiechu, a z drugiej strony z takiego współczucia. No może współczucie to nie jest dobre słowo, ponieważ współczując czujemy tak samo jak cierpiąca osoba. Nie jest to odpowiedni stan duszy i umysłu i ciała również, nie? Ale z takim może przymrużeniem oka. Na tej plaży co jakiś czas pojawiały się pary. Mężczyzna i kobieta w różnym wieku. I wszystkie te pary odstawiały na tej plaży cyrk. Nazwijmy to tak. Czyli cyrk pod tytułem Instagram porównaj z realnością. Ja nie mam nic przeciwko pięknym zdjęciom na Instagramie, inspirującym motywom na Instagramie. Ale jeżeli mówimy o tym, że każdy z nas jest indywidualny, niepowtarzalny, każdy z nas ma szczególną misję tutaj na Ziemi, każdy z nas ma szczególne powołanie, to jeżeli widzimy ileś ludzi, którzy zachowują się tak samo i którzy w 100% kopiują ten sam motyw z Instagramu, w tym samym ujęciu, w tym samym mniej więcej, w tych samych proporcjach, to można umrzeć ze śmiechu. I można odczuć współczucie, bo wiemy, że te osoby chcą być tak samo znane jak wielkie gwiazdy Instagramu, ale nie rozumieją tego, że te wielkie gwiazdy Instagramu powstały tylko i wyłącznie dlatego, że bazują na swojej indywidualności i niepowtarzalności. A każdy, kto kopiuje, jest tylko kopią. I w porównaniu z oryginałem jest tylko niestety kopią i nigdy nie jest w stanie osiągnąć takiego samego sukcesu. I teraz powiedziałam coś, co zaraz będzie hejt znowu na forach internetowych. Co Maria Bukardi tutaj mogła takiego powiedzieć? Co uderza w te wszystkie osoby, które uczą Was rozwoju osobistego i które Wam uczą tego, jak osiągać sukces i powtarzają Wam, że trzeba obserwować osoby sukcesu i je po prostu naśladować i wtedy osiągniemy taki sam sukces, co jest kompletną bzdurą, co jest kompletnym kłamstwem, kompletną iluzją i ułudą. Nigdy nie osiągniesz sukcesu naśladując innych, kopiując innych, ponieważ sukces to jest taka nagroda od wszechświata, nagroda od uniwersum, za Twoją indywidualność i Twoją niepowtarzalność. Ja wiem, że my jesteśmy teraz w takich czasach inwazji zombie i inwazji owiec. Wszystko jest na zasadzie wszyscy podobni, wszyscy robią to samo, wszyscy mają takie same prawa. Z uśmieszkiem mogę to powiedzieć, ale w rzeczywistości jest to właśnie taki czas, możemy to porównać do komunizmu, że wszyscy w tych samych mundurkach. To są takie owce, które są przywiązane łańcuchem, niewolnicy bez kajdan, którzy sami sobie kajdanki założyli. Czyli jeżeli robimy wszyscy takie same zdjęcia z tym samym motywem na Instagramie, jeżeli oglądamy sobie Pinterest i patrzymy, co teraz ma najlepsze wyświetlenia na TikToku i co teraz ma najlepsze wyświetlenia na YouTubie i co teraz ma najlepsze wyświetlenia na Instagramie i potem ubieramy się tak samo, pozujemy tak samo i myślimy, że również osiągniemy sukces, to jesteśmy w wielkim błędzie. Ja sama siebie uważam za osobę, która osiągnęła sukces we wszystkim, co sobie założyła, we wszystkim, co zrealizowała. I ten sukces może nie jest taki spektakularny, bo nie ma tutaj na YouTubie milionów wyświetleń, ale to jest właśnie również fałsz i ułuda. Ponieważ sukces tylko my sami możemy zmierzyć. Czy to, co żeśmy osiągnęli, czy uważamy to za nasz sukces? Czy to jest to, co żeśmy planowali i czy jest czy te wyniki, które żeśmy osiągnęli, są dla nas zadowalające?
I tutaj nie można tego zmierzyć ilością wyświetleń na Instagramie. Czasami można to zmierzyć ilością pieniędzy na koncie, domem, w którym mieszkamy, samochodem, jakim się poruszamy, ale również nie zawsze, ponieważ nie każda osoba, która ma miliony, od razu jeździ Maserati. Ale możemy to poczuć w naszym własnym wnętrzu. Czyli jeżeli chcesz osiągnąć w czymś sukces, to pamiętaj, nigdy nie naśladuj tych ludzi, którzy w cudzysłowie osiągnęli sukces, bo mają ileś tam wyświetleń, a w rzeczywistości przemierają głodem. Czyli może mają jakieś tam kupione wyświetlenia na TikToku czy Instagramie, czy nawet są promowani w jakiś sposób, czy nawet ci się wydaje, że osiągnęli sukces, bo takie masz wrażenie, a w rzeczywistości wcale tak nie jest. Czyli tutaj znowu uderzę w pewne osoby, ale może im to pomoże się obudzić z iluzji. Tak jak te osoby na tej plaży. Robiły zdjęcia, ale to nie była jedna sesja. Po prostu te dziewczyny przebierały się w inne ubrania, potem robiły sesje pod innym kątem, potem znowu się przebierały w inne ubrania, robiły sesje pod innym kątem. I zadasz sobie pytanie, po co robić przez 2 godziny, 3 godziny zdjęcia na Instagram, wszystkie na to samo kopyto w różnych ubraniach? No jak to po co? Żeby pokazać wszystkim znajomym, że jesteś stale w podróży, czyli dzisiaj opublikujesz zdjęcia, że jesteś na plaży, za miesiąc znowu opublikujesz zdjęcia, że jesteś na plaży, tylko w innym ubraniu. I wszyscy twoi naiwni znajomi będą myśleć, że ty ciągle podróżujesz. I skąd masz na to pieniądze? Tak myślą naiwni ludzie. Ale ty do naiwnych ludzi nie należysz, bo na moich spotkaniach, na moich podcastach, na moich filmach nie ma naiwnych ludzi. Może przez chwilę możemy być naiwni w czymś, ale na dłuższą metę na pewno nie, ponieważ my mamy wyższe zdolności, my mamy inny sposób patrzenia na ten świat, na to życie i nie możemy być naiwni cały czas. Nie ma takiej opcji. Takich osób nie ma ani na ceremoniach, ani na rytuałach dla Matki Ziemi. Ale pokazuję Ci to właśnie, żeby Ci pokazać, że może czasami masz jakąś tendencję, żeby kogoś naśladować, kogoś kopiować i myślisz, że w ten sposób osiągniesz podobny sukces, to mogę Ci powiedzieć, że nie osiągniesz. Że będziesz po jakimś czasie sfrustrowana, sfrustrowany, zawiedziona, zawiedziony, ponieważ Twój sukces trzeba budować na Twojej indywidualności i niepowtarzalności, czyli na tej energii maga. Idziemy dalej. 124, czyli dwójka, arcykapłanka, tego już nie muszę mówić, czyli czystość, krystaliczność wewnętrzna, takie życie zgodnie ze swoją własną prawdą, ale również jeżeli coś zabrudza to Twoje poczucie tej czystości, to tak jak mówiłam na początku, bądź jak Paulina. Po prostu zadaj pytanie do kogoś, kogo uważasz za swój autorytet, kogo lubisz, a gdzieś jakieś złe myśli pojawiają się na jego temat, bo coś jest może niejasne, nie rozumiesz pewnych jego pobudek i tutaj trzeba zapytać, żeby pewne rzeczy wyjaśnić. No i czwórka na końcu. Czwórka to cesarz, ale czwórka to również wyznaczenie granic. Wyznacz granice w Twoim życiu. Wszystkim ludziom, którzy te granice przekraczają. Bo próbują Ci wmówić, że na coś się z Tobą umówiły i tak to zrozumiały, a Ty teraz czegoś nie dotrzymujesz, albo które próbują Ci wleźć na głowę z różnymi rzeczami, albo które w jakikolwiek sposób szkodzą Ci, a Ty na to pozwalasz. I tutaj znowu rytuał odcinania, rytuał ochrony, rytuał świec intencyjnych u mnie, Archanioła Michała, czyli również wyznaczenie granic. Oczywiście w moim sklepie mariabukardi.pl znajdziesz również kamienie do tworzenia krystalicznej wody do picia. I to jest woda, jest jedna mieszanka również, która pomaga wyznaczać granice. Bardzo, bardzo dobra mieszanka. No i to wyznaczenie granic w związku z tym naszym rytuałem dla Matki Ziemi, 124, jest bardzo, bardzo ważne, więc to zapamiętaj. No i mamy tutaj jeszcze ukrytą dwunastkę, 124, czyli na początku dwunastka, to jest wisielec.
Pamiętasz, z naszych ceremonii już wiele razy mówiłam na temat wisielca w tych wszystkich ceremoniach, które zawierają w sobie 12, w numerze zawierają 12. I wisielec to jest taki stan bycia powieszonym za nogę, wierzgania, szarpania się, a jednak nie możesz ruszyć z miejsca. Jeżeli jesteś w takiej energii, to również mogę służyć Ci pomocą. Przede wszystkim obejrzyj wszystkie ceremonie, które zawierają w sobie numer 12, ale również tutaj wszystkie takie rytuały uwolnienia się, rytuały nowego początku, rytuały przemiany, rytuały, żeby coś aktywować w Twoim życiu, będą idealne, aby uwolnić się z tej pozycji wisielca. I pamiętaj, jeżeli pojawia się to poczucie tej pozycji wisielca, to jest znowu związane z tym, z tą wieżą. Czyli jeżeli czujesz, że coś cię związało, splątało, tak samo jak napisała to Paulina, że te pewne złe myśli na mój temat ją blokowały, ją związały w pewnym momencie i dopiero gdy zdecydowała się na ten list, to coś puściło, od czegoś się uwolniła. To jest właśnie ten moment. Jeżeli jesteś w tej pozycji wisielca i coś naprawdę Cię bardzo denerwuje, szarpiesz się, coś nie idzie do przodu, coś się hamuje, coś się blokuje, to zastanów się, jak możesz skorzystać z mojej pomocy albo możesz zrobić to samodzielnie na podstawie naszych ceremonii czy na podstawie moich e-booków, żeby z tej pozycji się uwolnić. No ale teraz jeszcze zrobimy taki myk. 4 plus 2, 6 i 1, 124 dodane razem daje nam 7. Jesteśmy w 7 miesiącu. 7 miesiąc, czyli za 7 górami, za 7 rzekami. Było 7 krasnoludków. 7, symbolika 7, masz to również w moim filmie o symbolice anielskiej liczby. Również w shortach na YouTubie, shortach na Instagramie, na TikToku. 7. I czy to jest przypadek, że 124 rytuał dla Matki Ziemi odbył się w lipcu, w 7 miesiącu? Nie ma przypadków tutaj na Ziemi, żadnych przypadków nie ma. A co oznacza 7? Rydwan, powóz, wóz, wielkie arkana wtajemniczenia. Co to oznacza 7? Przygotować się do drogi, do nowej drogi. Tak jak w moim życiu zaczęło się już to nowe, zaczęło się materializować wszystko nowe, to nadal jeszcze przygotowuję się do drogi, czyli jeszcze wiem, że to jeszcze nie jest w 100% to, co zaplanowałam, czyli osiągając jeden sukces, ja sobie oczywiście wyznaczam kolejny, osiągając kolejny, wyznaczam sobie kolejny. To jest taka niespokojna dusza. Z przewagą żywiołu powietrza, ale myślę, że każdy z nas ma coś takiego, że jeżeli coś już osiągniemy, to chcemy więcej, to jest całkiem naturalne, to jest boskie, to jest ten wzrost, wszystko tutaj na ziemi wzrasta, chce się rozwijać, chce rosnąć, chce być lepsze, piękniejsze, tak to funkcjonuje i każdy wzrost to jest ta energia życia, a każdy spadek to jest ta energia śmierci. Ale tutaj zawsze jest w górę, w dół, w górę, w dół. Jeżeli jesteśmy więc na dole albo spadamy w dół, to pamiętaj, że wkrótce będziemy znowu wzrastać. Musisz tylko uważać, żeby nie skostnieć, żeby nie zostać na tym dnie, bo wtedy idzie już całkowicie do upadku. I tu jest też odpowiedź dla Pauliny, ponieważ Paulina, jak zobaczyła moje prywatne zdjęcia, takie kompletnie prywatne zdjęcia, to zapytała mnie: Pani Mario, to jest niemożliwe, że Pani tak wygląda? No i dla wielu ludzi to nie jest normalne, że ja mam 47 czy 48 lat. Znowu, te osoby biegłe w matematyce, proszę sobie policzyć, 1 września 76 roku jestem urodzona, to ile mam lat? To myślę, że rzeczywiście wiele, wiele osób osądza mój wiek na dużo, dużo mniejszy. Stąd pewnie te wszystkie listy miłosne od moich fanów, którzy mają po 20 kilka lat. Teraz ich rozczaruję, ile mam lat. Już nie jeden się rozczarował. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ to jest właśnie też związane z tą energią, że na ile się czujesz, na tyle wyglądasz. Jaką energię masz w sobie, to na tyle wyglądasz. Czyli
Oczywiście kosmetyki są ważne. Oczywiście ważne są odpowiednie kremy, odpowiednia pielęgnacja, odpowiednia ilość snu, odpowiednia dieta, odpowiednia ilość ruchu itd., itd. To wszystko ma ogromne znaczenie. Nie ma czegoś takiego, że coś tam spada z nieba, jeżeli żeśmy na to nie zasłużyli albo żeśmy nie włożyli w to odpowiedniej ilości energii. Jednak dużą cząstkę tego wszystkiego, jak wyglądamy, to jest to, co myślimy, czyli jak myślimy. I to jest właśnie ta energia maga, tego kreowania. Jak mnie ktoś pyta o wiek, ja się czuję na 17. Czuję się na 17, jak mi ktoś powie, że ja mam tam 47 czy ileś, to go wyśmiewam, bo to jest dla mnie niemożliwe. W mojej głowie nie ma czegoś takiego. I dlatego moje ciało tak wygląda i ogólnie tak się czuję, tak wyglądam i tak działam, jakbym miała jeszcze może 17 lat. Czyli z taką intensywnością, z taką aktywnością, nie siadam na laurach, nie czekam, że już nie wiem, na coś sobie tam zapracowałam, tylko dla mnie jest cały czas ten pęd do przodu, dla mnie jest cały czas to działanie, cały czas kreowanie, cały czas doświadczanie czegoś nowego i dlatego jak jedno się kończy, to drugie się zaczyna. I myślę, że to jest też taka złota metoda dla wielu, wielu z nas. I tutaj muszę Ci powiedzieć, że moja mama dokładnie taką samą jest osobą, mimo że jesteśmy w 180% różne, to jednak to mamy podobnie. Moja mama była tam na jakiejś stypie, ktoś tam umarł z rodziny, dużo, dużo młodszy niż moja mama. Możesz sobie policzyć, moja mama miała mnie dosyć późno. Jest urodzona w 49 roku, więc ile ma lat? A jest osobą tak aktywną, tak młodziutką z wyglądu i z całego zachowania, że nikt jej tylu lat nie daje. I na tej stypie po prostu nikt jej nie poznał z rodziny. I zadawali jej pytania: a to jesteś ty? A to jesteś ty? No, taki cudowny środek odmładzający. Odmładzający środek to jest to, jak się czujemy. Jak się czujemy, jak myślimy. I czym bardziej jesteśmy elastyczni w naszym myśleniu, tym bardziej jest elastyczne nasze ciało. Czym bardziej jesteśmy skostniali w naszym myśleniu, tym bardziej skostniałe jest nasze ciało. Czyli czym bardziej jesteśmy zmarszczeni, niezadowoleni z życia, tym bardziej mamy zmarszczoną twarz. Czym bardziej jesteśmy otwarci na życie, otwarte ramiona, otwarte oczy, szeroko otwarte, to mamy mniej zmarszczek na twarzy. To jest taka złota, złota zasada tutaj na Ziemi, że wszystko, co na zewnątrz, to i wewnątrz. No ale idziemy dalej, bo teraz już mamy symbolikę omówioną i przechodzimy do naszego spotkania. Więc 124 rytuał dla Matki Ziemi był bardzo, bardzo wyjątkowy. Mogłabym nazwać tą pełnię nie tyle pełnia burz, a pełnia kwiatów. Zaczniemy od tego, że zanim pojechałam do magicznej oazy, to byłam w innym miejscu, przebywałam w innym miejscu, w takiej dzielnicy bardzo, bardzo luksusowej, w której właściwie jest zawsze cisza, spokój, nic się nie dzieje. A przed tą pełnią jakby diabeł we wszystkich wstąpił. Po prostu jakby diabeł we wszystkich wstąpił. Anglicy się kłócili z Francuzami, no to już odwieczny konflikt, no nie? Ale Francuzi się kłócili z Niemcami, Niemcy się kłócili z Rosjanami, po prostu wszyscy się kłócili, jeden z drugim się kłócił, jakby normalnie w nich diabeł wstąpił. Ja się już tak śmiałam, ja już nie mogłam. Mówię: Boże, ludzie, co się wam dzieje? No to tylko pełnia burz jest, no to już musicie od razu się stresować, denerwować. I no najlepsze było to, że jak jest taka okolica bardzo, bardzo spokojna i tylko takie wille stoją, to jeżeli ktoś coś mówi, to strasznie słychać. To nie jest tak jak w środku miasta, że jest tyle innych odgłosów, że nic nie słychać. I to było takie zabawne. Najpierw się kłócili między sobą, potem dzwonili do wszystkich swoich znajomych i opowiadali, jak to się pokłócili z sąsiadem. Jeżeli ktoś zna tyle języków co ja, to po prostu brał udział w tych wszystkich dyskusjach i ja już nie mogłam ze śmiechu. Powiedziałam: Boże, nie daj, że się kłócicie, to jeszcze niesiecie to dalej do świata, do wszechświata i potem się dziwicie, że są wojny na ziemi. Jak wy już wojny toczycie o to, czy ktoś więcej wody wziął do podlewania, czy mniej wody do podlewania, albo że, nie wiem, postawił sobie jakiś tam panel solarny dokładnie w tym miejscu, że zasłania tam jakiś widoczek
na statki na oceanie i tym podobne. Więc jak to się dziwić, że są wielkie wojny na świecie, jak już o takie drobiazgi ludzie się kłócą, nie potrafią się dogadać, że a proszę cię, przestaw to o 2 metry dalej, albo wiesz co, no słuchaj, no ja też bym chciała, albo chciałbym trochę wody do podlewania, no musisz tyle podlewać, więc jakoś to można przecież jakoś można dojść do kompromisu, no ale niektórzy chyba nie chcą dojść do kompromisów, dobrze, nieważne. Ja ci muszę powiedzieć, że byłam też bardzo dumna z naszego narodu ostatnio. Jak przyjechałam na Maderę, to pojechałam również na Porto Santo i byłam jeden dzień na Porto Santo i byłam na promie. I na promie było full. I ja zawsze na promie jestem w restauracji, bo tam jest zawsze mniej osób, jest spokój. No ale było tyle ludzi, że przed restauracją siedziała grupa młodzi mężczyźni, młode kobiety. No i oczywiście już po godzinie, najpierw chcieli w tej restauracji zamówić sobie sangrię. No mam nadzieję, że nikt z tych osób nie słucha teraz tego sprawozdania. Chcieli sobie zamówić sangrię, ale pan z kelner powiedział, że to nie jest bar, tylko restauracja, że mają sobie iść do baru. No i rzeczywiście w tym barze sobie tam jakiś alkohol zamówili. No i siedzieli przed tą restauracją i po godzinie się zachowywali jak przysłowiowe bydło. Naprawdę. Już kelner zamknął drzwi do tej restauracji, żeby nie było słychać tych krzyków, tych śmiechów. No niby fajnie, urlop i w ogóle, no ale przecież nie trzeba innych ludzi obarczać swoimi sprawami, swoim humorem i tak dalej. No jakie to jest zachowanie, jeżeli jesteśmy już podpici i rozmawiamy tak głośno, że połowa ludzi nas słyszy i widzi. No, możemy sobie to tłumaczyć, a nikt nie zna polskiego, no ale jednak jest to wstyd. Dla mnie to był ogromny wstyd, że jestem akurat tej narodowości. Bardzo chciałabym, żeby wszyscy Polacy zachowywali się naprawdę na poziomie. No ale wszędzie są ludzie i ludziska. No ale nie o tym chciałam ci rozmawiać. No i wiesz, ja wyszłam z tej restauracji, ponieważ toaleta była na zewnątrz. No i przechodziłam koło tych kobiet. To były młode dziewczyny, może miały po 20 kilka lat. Jak one mnie zmierzyły od góry do dołu. Moje buty, moje ubranie, wszystko z taką negatywną energią, z taką jakąś zawiścią w środku. Ja sobie tak pomyślałam, Boże dziewczyny, jesteście na urlopie. Jesteście podpite, no to wiadomo, że wtedy wychodzi cała prawda z danego człowieka. I mówię, nie wiecie, że ja też jestem Polką. I dlaczego ta zazdrość? Dlaczego ta zawiść w tych oczach? Dlaczego to takie straszne, negatywne ocenianie kogoś? Co wam to da? Co wysyłacie, to wraca do was 7 razy. Jeżeli, nie wiem, macie w sobie tą zawiść, bo ja jestem w restauracji, a wy musicie na zewnątrz siedzieć, to przecież nie wiecie, kim ja jestem. Nie wiecie, ile ja mam lat. Nie wiecie, ile ja pracuję w ciągu dnia, w ciągu tygodnia. Nie wiecie, w jaki sposób, co ja jem w tej restauracji, co ja robię w tej restauracji. Jakbyście sobie tak potrafiły policzyć, to przecież też byście mogły wejść do tej restauracji i nie wiem, zamówić sobie chociażby jakiś deser i też być w restauracji. Dlaczego ta zawiść, dlaczego ta zazdrość? Do czego was to doprowadzi? Pomyślałam sobie wtedy tak, moi kochani czytelnicy i moi kochani słuchacze, że jeszcze za mało ludzi wie o naszych ceremoniach, bo te ceremonie mogłyby tylu ludziom pomóc. Tylu ludziom pomóc. Bo one na pewno nie były świadome tego, że ta zawiść i ta zazdrość przyniesie im tylko to negatywne. Już tyle razy, żeśmy mówili o tym na ceremoniach, żeby życzyć innym dobrze, życzyć innym, którym wam się wydaje, że mają więcej, że osiągnęli jakiś sukces, wysyłać im światełko, bo to światełko się odbija od tęczowych granic uniwersum i wraca. Jeżeli wysyłamy coś dobrego, to wraca do nas. Jeżeli życzymy komuś dobrobytu, życzymy komuś pieniędzy, życzymy komuś, nie wiem, luksusu, to się odbija od tęczowych granic uniwersum i ten dobrobyt, to bogactwo, ten luksus wraca do nas. Tak sobie pomyślałam. I to właśnie z tym było związane. No dobrze, no ale ta pełnia burz. Idziemy dalej. I rytuał zaczął się od niesamowitego
niesamowicie pięknego obrazu rozsiewania, wysiewania kwiatów. Tym razem znowu rytuał wychodził bardziej ze mnie niż z wszechświata. To już od pewnego czasu tak jest, ponieważ jesteśmy w takim etapie teraz na Ziemi, jednym z tych ostatnich etapów apokalipsy, że nie otrzymujemy już takiego konkretnego wsparcia od wszechświata, tylko teraz my sami musimy działać i od tego będzie zależało to, co wydarzy się na Ziemi i od tego będzie zależało również nasze życie w przyszłości, czyli ta energia maga bardzo aktywna. I to było rozsiewanie, jedną z moich takich, z moich zadań. Zadań tutaj na Ziemi jest właśnie wysiewanie i to było wysiewanie nasion kwiatów. I te kwiaty były wszędzie, one były na pustyniach, one były w różnych miejscach, na skałach rosły kwiaty, wszędzie, wszędzie, wszędzie. To był taki piękny proces, tak jakbym po prostu brała tak garściami i wysiewała te nasionka, ale pamiętaj, że to wszystko jest symboliczne, czyli to jest tak jak w Biblii jest też wszystko symbolicznie opisane i tylko ten, kto to zrozumie, jest w stanie to naprawdę wykorzystać, dobrze wykorzystać te przekazy, ten, kto naprawdę wie, co tam jest ukryte, jak w każdej innej starej księdze. I to wysiewanie czegoś, co rozkwit. Pełni kwiatu, rozkwitu. Bardzo, bardzo piękna energia. Później był taki moment, który bardziej bazował na energii maga, czyli kształtowanie, kreowanie pięknych krajobrazów, różnorodności roślin, różnorodności zwierząt, takiej pięknej harmonii między ludźmi tutaj na Ziemi. I w tym momencie był klik. I to był taki silny klik, że te istoty, które zawsze są na rytuale dla Matki Ziemi, ale również które były na tym rytuale, również istoty anielskie. Jedna z Was, uczestniczek, Justyna, jak dobrze pamiętam, jeżeli pomyliłam teraz imię Daria albo Justyna, to bardzo przepraszam, napisała w sprawozdaniu z rytuału dla Matki Ziemi, że dla niej to był moment, jakby anioły zeszły na Ziemię, tak, i były te istoty bardzo, bardzo obecne. I ktoś rozmawia na zewnątrz, robotnicy, bo tutaj budują dom obok, to rozmawiają. Ja będę kończyć szybciutko, bo za chwilę skończy się przerwa obiadowa. Jak się kończy przerwa obiadowa w krajach południowych, no to już wiesz, że jestem w krajach południowych, tak, tak, już zdradziłam coś więcej. To po prostu jak się skończy przerwa, to będzie głośno, bo jeszcze tą, jakieś tam okna wprawiają do jakiejś willi. No ale idziemy dalej. To wydarzyło się, że było takie niesamowite światło, zeszło takie niesamowite światło z wszechświata i to można było odczuć jako jakby zeszły anioły na Ziemię po raz kolejny, ale to światło dokonało rozszczepienia na Ziemi i to był fizycznie w energii moment rozpoczęcia kolejnego etapu apokalipsy. Kolejnego etapu apokalipsy, jednego z ostatnich etapów apokalipsy, gdzie nastąpi kompletne rozszczepienie na Ziemi pomiędzy światłem a mrokiem. I możemy to nazwać tak yin i yang, czyli taki symbol yin i yang i przywrócenie równowagi. Czyli w tym momencie na Ziemi jest więcej ciemności niż światła. Żeby wyrównać te proporcje pomiędzy światłem a ciemnością. Ja się to staram tłumaczyć normalnymi naszymi słowami, żeby to było jasne i logiczne. Jeżeli to będzie nielogiczne albo czegoś może nie rozumiesz, to pytaj w komentarzach. To jest bardzo trudno powiedzieć normalnymi słowami, żeby to dobrze zrozumieć i żeby nie było jakichś głupich skojarzeń albo jakiegoś szufladkowania. Ty wiesz, że jestem wielkim wrogiem szufladkowania. Ale weź sobie ten symbol yin i yang. To wiesz, że jest taka połowa, jest czarna, połowa jest biała, no ale w tej czarnej połowie jest troszkę białego, w tej białej połowie jest troszkę czarnego i to jest normalna równowaga na Ziemi, czyli ta dualność tutaj ziemska, tak została ta Ziemia stworzona, ale ta równowaga została zachwiana i wszyscy z nas o tym wiemy, że została zachwiana i wiemy, że w tym momencie jest bardzo malutka cząsteczka biała,
bardzo duża cząsteczka czarna. A zazwyczaj jest jeszcze tak, że ta czarna cząsteczka cały czas atakuje tą białą cząsteczkę i ta biała cząsteczka, czyli wiele, wiele osób z nas, jesteśmy przez to czarne zabrudzeni. I tutaj włączając w to mnie, ja również nie jestem idealna. Jeszcze raz to powtarzam dla tych wszystkich osób z Was, które mnie uważają za swojego mistrza, za swojego guru, za swojego jakiegoś przewodnika. Pamiętajcie, ja również jeszcze nie jestem w 100% idealna. Czy ja też mam moje słabości, ja też mam moje wady, ja też czasami mam moje iluzje, dlatego czasami wybieram złych pracowników, złych współpracowników. Również czasami popełniam ludzkie, normalne ludzkie błędy. Ponieważ większość z nas tak ma, czyli również 55 na wyświetlaczu, no świetny symbol się od razu pojawił. Czyli ja popełniłam bardzo dużo błędów w moim życiu, w mojej misji tutaj na Ziemi, bazując na ludzkich emocjach, na ludzkich odczuciach i wielu z Was również te błędy popełniło i popełnia, ponieważ cały czas jesteśmy zabrudzani, cały czas jesteśmy atakowani przez istoty mroku, cały czas te istoty na nas wpływają. I te wszystkie osoby z Was, które w czasie pełni albo w okolicach pełni czuły wątpliwości względem mojej osoby, które czuły jakieś takie złe energie względem mojej osoby, to możecie wiedzieć, że był niesamowity atak na nas wszystkich. Znowu w czasie pełni, wiele osób z Was to odczuło, typowo atak energetyczny, ataki fizyczne, różnego rodzaju, ponieważ za dużo jest mroku na Ziemi w porównaniu z tym, do czego Ziemia została stworzona, czyli do tej pełnej harmonii yin i yang. I teraz tak, ten ostatni etap apokalipsy będzie polegał na tym, że bardzo dużo ludzi odejdzie. Już Cię uprzedzam. I te osoby z Was, które tam śledzą klepsydry, to wiedzą, że tak jest. Bardzo dużo ludzi odejdzie z Ziemi, bo bardzo dużo jest ludzi zainfekowanych przez istoty mroku. I istoty mroku teraz w momencie, gdy zostało to z góry jak gdyby, siły wyższe zdecydowały się przywrócić tą harmonię, to miały praktycznie dwie drogi do wyboru, przynajmniej dwie drogi do wyboru, dwie, które ja znam. Jedna droga to było kompletne wykasowanie ludzkości, tak jak to było już wiele razy robione na Ziemi, czyli jak znikały pewne cywilizacje, ale że tylu z nas walczy jednak i cały czas wierzy w to, że w tych ludziach jest coś dobrego. Wierzę w to, szczególnie my nasiona gwiezdne, które przychodzą tutaj z innych planet, inkarnują w ciała ludzkie, to my wierzymy w to, że jednak ci ludzie, oni są jednak dobrzy, że tam jest to ziarenko tego dobrego. Nie możemy czasami uwierzyć w to, że jednak wielu z tych ludzi jest już kompletnie zainfekowanych przez istoty mroku i są pełnymi narzędziami tych istot mroku. Te odgłosy, to jest mój żołądek, jestem głodna. Dobrze, idziemy dalej. Ale dokończę to sprawozdanie. Więc chyba przerwa obiadowa mi się udziela tutaj. Globalna świadomość. Dobrze, więc idziemy dalej. Takie przerywniki, moje przerywniki, ja wiem, one są zabójcze. To jest mój taki humor, czarny humor, angielski humor mi się udziela. Dobrze, i tak się staram pilnować. Czarny. Może nazwiemy to biały humor? Dlaczego to ma być czarny humor? Niech to będzie biały humor. I teraz tak. Były te dwie drogi, jednak kompletnego wykasowania ludzkości. Tutaj żeśmy uprosili, ubłagali, żeby to nie nastąpiło, ponieważ to by również uderzyło w wiele zwierząt, które są w dużej mierze po prostu niewinne tej całej sytuacji. Więc żeśmy o to uprosili, ale dostaliśmy też określony czas. I teraz to jest wezwanie do Ciebie, apel taki do wszystkich nas, wojowników światła, pracowników światła, tych prawdziwych, ja nie mówię o tych o tych czarnych wilkach w owczej skórze. No dobra, niech będą już czarne owce, mogą też być w wilczej skórze, też takie mamy, że musimy dodać gazu. Musimy dodać gazu, jeżeli chcemy uniknąć takiego scenariusza. I co to znaczy uniknąć takiego scenariusza? To znaczy obudzić innych ludzi. Co to znaczy obudzić innych ludzi? No niektórymi trzeba poczepać na siłę, do niektórych trzeba dotrzeć inaczej,
Dlatego ja również zauważyłeś, że tworzę teraz inne treści, takie bardziej proste treści, dla zwykłych ludzi treści, dlatego żeby dotrzeć do tych wszystkich ludzi, do których muszę dotrzeć, do mojej grupy, do której muszę dotrzeć z pewnymi przekazami, żeby im pomóc, żeby ich uratować, żeby ich uwolnić od tego negatywnego, co ich zabrudza. I wielu z Was to są właśnie nasiona gwiezdne, to są szczególne dusze, stare dusze, które mają szczególną misję tutaj na Ziemi. I w tym momencie, jeżeli ja wypełniam moją misję, jeżeli daję Wam odpowiednią ilość światła, to wtedy Wy macie więcej siły, żeby Waszą misję wypełnić i w tym momencie tworzymy tą sieć światła. I wtedy ja działam na przykład na ciebie, a ty działasz na kolejne osoby, na kolejne i w tym momencie mamy większy zasięg. I teraz musimy się z tym pospieszyć, ponieważ mamy określony czas, gdzie musimy wzmocnić wszystkich z nas, którzy stoją po stronie światła. I teraz tak, u wielu z Was pojawia się ostatnio symbolika nietoperza. I trzeba sobie tutaj zadać takie podstawowe pytanie, po której stronie stoisz? Po stronie światła czy po stronie mroku? Bo wielu z nas zagubiło się. Zagubiło się i myślą, że stoją po stronie światła, a jednak służą tym istotom mroku. Trzeba otworzyć oczy. Trzeba zadbać o nasze myśli, o nasze słowa, o to, co robimy. Popatrzeć na to bardzo, bardzo krytycznie. Bardzo krytycznie. Czy czasami nie zasilamy czegoś, co służy istotom mroku? Jakie mamy myśli? Jakich słów używamy? Jakie są nasze działania? Zwróć na to szczególną uwagę, ponieważ teraz rozgrywają się nie tylko Twoje własne losy. Teraz rozgrywają się losy Ziemi, przyszłości Ziemi, przyszłości ludzkości. Albo będzie wielkie boom, i się wszystko zakończy, albo nam się uda obudzić tą połowę. Tą połowę, która w tym momencie częściowo została zainfekowana przez istoty mroku. Jeżeli nie uda nam się obudzić tej połowy, to jest jeszcze jeden scenariusz właśnie tego masowego wymierania, że istoty wyższe zdecydowały, że jeżeli ktoś jest całkowicie zainfekowany, to istoty mroku mogą sobie go zabrać do innej przestrzeni. Więc będą zabierać z Ziemi te dusze, które będą im po prostu służyć w innej przestrzeni, może na innych planetach, może zupełnie w innej przestrzeni, której nie znamy. I w ten sposób one muszą się wycofać z Ziemi. Ale pamiętaj o tym, że one się nie wycofają całkowicie. Zostaje pół na pół. Czyli naszą misją jest obudzić jak największą ilość ludzi, dotrzeć do jak największej ilości ludzi, ale przede wszystkim nas samych uwolnić od manipulacji mroku. I dlatego mówiłam o tym odcinania ludzi, odcinania tego, co Ci nie służy, odcinania tego wszystkiego, co oglądasz, a Ci nie służy i tak dalej, i tak dalej. Pracowania nad tą swoją krystalicznością, nad tą swoją czystością wewnętrzną. I teraz tak. Gdy zostanie zachowana to pół na pół, czyli to prawdziwe yin i yang, a wierzę w to, że nam się uda to osiągnąć i nie będzie konieczne to wielkie boom tutaj na Ziemi, kasujące znowu większość ludzkości, tylko że uda nam się to osiągnąć naszymi metodami tego dobra, światła, dotarcia do pewnych ludzi, wiemy, że zostało to zakłócone, że byliśmy już bardzo, bardzo blisko. Byliśmy już bardzo blisko, no ale mrok sobie wymyślił różowego słonia. I jak sobie mrok wymyślił tego różowego słonia, no to niestety znowu są w przewadze. I to w takiej porządnej przewadze w tym momencie. No ale są tutaj pewne prawa na Ziemi, o których Ci jeszcze zaraz na samym końcu opowiem. I naszą misją w tym momencie jest przede wszystkim zadbać o samych siebie. Czyli wspierać się wzajemnie, pomagać sobie wzajemnie. Dlatego nadal w moich sklepach są rytuały, które są typowo pomocą indywidualną, czyli uwolnienia, oczyszczenia, ochrony, gdzie wierz mi, że już dawno chciałabym robić coś innego. Chciałabym się skoncentrować na innych rzeczach, a jednak cały czas muszę to robić, ponieważ jest to częścią mojej misji i mojego powołania, mimo tego, że mogłabym ten czas dużo, dużo lepiej wykorzystać dla samej siebie, dla innych rzeczy, dla bardziej takiej inspiracji, motywacji, niż takiej walki czasami, walki z
bardzo ciemnymi energiami, bardzo trudnymi energiami, a jednak nadal moja pomoc jest dla Ciebie dostępna. Jeżeli tylko mogę, to będę to robić. Jak długo będzie to konieczne i jak długo to będzie zgodne z moją misją, czyli jak długo będziemy przewracać to yin i yang, czyli tą równowagę. Czyli możemy sobie pomagać wzajemnie, ale mimo tego cały czas musimy być bardzo, bardzo uważni. Tak jak ja muszę być uważna w moim życiu, wybierając kolejnych współpracowników czy pracowników, jak muszę być uważna względem tego, z kim rozmawiam, z kim się spotykam, z kim się przyjaźnię, w cudzysłowie, dużo uważniejsza niż wcześniej, tak samo jest u Ciebie. Musisz być dużo, dużo bardziej uważniejsza, dużo bardziej uważniejszy w wybieraniu ludzi, z którymi rozmawiasz, z którymi się spotykasz, których oglądasz, których słuchasz, jakie książki czytasz, jakie filmy oglądasz. Dużo bardziej trzeba być teraz wybiórczym. I tak jak napisałam to wczoraj w tym nowym rozdziale powieści, nie ilość, ale jakość się liczy. Tutaj nie liczy się ilość przeczytanych książek, ale jakość przeczytanych książek. Tutaj nie liczy się ilość obejrzanych filmów, ale jakość obejrzanych filmów. Tutaj nie liczy się ilość przyjaciół, ale jakość przyjaciół i znajomych. Dobrze, idziemy dalej. Czyli gdy zostanie przywrócona ta równowaga yin i yang, zostaną również wyznaczone bardzo silne granice, czyli te istoty mroku już nie będą mogły nas same z siebie pochłaniać czy atakować, tak jak robią to w tym momencie. Po prostu są bezkarne, można tak powiedzieć, bezkarne. Myślą, że są bezkarne, tak sobie myślą. Szczególnie ci ludzie, którzy działają dla tych istot mroku, to myślą, że bezkarnie sobie działają. No bardziej naiwnym to nie można być. No ale wiele z tych istot tak nas atakuje i bezgranicznie po prostu. Ale w momencie, gdy zostanie przywrócona ta równowaga, to będzie takie również wyznaczenie granic, bardzo silne wyznaczenie granic, że nie będą nas mogły atakować same z siebie bez naszego przyzwolenia. I wiele, wiele osób z nas już wie, że to się już zaczęło, bo wielu z nas wie, że jeżeli pracujemy nad swoją siłą maga, czyli pracujemy bardzo, bardzo mocno nad swoją własną siłą kreowania tego, co w Twoim życiu ma się pojawić, to już widzimy, że coś się zmienia. Widzimy, że już nie mamy takich ataków, że już te energie nie trafiają w nas, tylko trafiają w jakąś tam przestrzeń pomiędzy tym. Widzimy, że mamy coraz większą siłę, coraz większą moc również do wyznaczenia tych granic i do świetnej obrony przed pewnymi istotami, co jeszcze kilka miesięcy temu było słabsze. Teraz na przykład jak ja robię rytuał ochronny, to czasami wystarczy jeden porządny rytuał i jest pełna ochrona. A kiedyś musiałam, nie wiem, 3, 4, 5, 6 różnych rytuałów powtarzać, żeby ta ochrona była na takim samym poziomie. Oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, no Mario, no praktyka czyni mistrza, ty już masz taką praktykę tyle lat, że już dla ciebie to pikuś, walka z takimi energiami. W tym na pewno też jest dużo racji, ale uważam, że każdy z nas przeszedł pewien proces i każdy z nas jest mądrzejszy i każdy z nas jest silniejszy i jesteśmy teraz na odpowiednim etapie, czy jesteśmy we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Czyli tutaj dla wszystkich z Was, którzy się martwią o losy Ziemi, martwią się o swój własny los, o los swoich dzieci, pierwszy krok: zadbać o siebie, o czystość w swoim otoczeniu i to mówię o zwykłym porządku, porządek w głowie, porządek w sercu, czystość w sercu, czystość tego, z kim się spotykamy, z kim rozmawiamy, odcięciu pewnych rzeczy, które są dla nas ciemne, które nam nie służą. Ogromna nadzieja dla wszystkich nas, szczególnie tych, którzy są takimi idealistami, jak ja na przykład, którzy wierzą w to dobre w ludziach, którzy wierzą, że nam się uda. Mamy ogromną szansę, że nam się uda obudzić odpowiednią ilość dusz, szczególnie tych szczególnych dusz, bo to jest tak, jak opisane w starych księgach, że jedna szczególna dusza wystarczy, że zatańczy i już odwraca się gniew bogów, gdzie może 1000 normalnych ludzi tańczyć i nic się nie dzieje. Tu jest ogromna różnica pomiędzy właśnie ilość się nie liczy, tylko jakość.
że jedno takie nasionko gwiezdne, jak większość z Was jest takimi nasionkami gwiezdnymi, może zdziałać 1000 razy więcej niż 10 tysięcy ludzi normalnych. Dlatego jest to ogromna odpowiedzialność. I tutaj, jeżeli jesteś takim idealistą, to się uśmiechnij, bo i Twoja siła wzrasta, i nasza siła wzrasta, i mamy ogromne wsparcie od Wszechświata, czyli ten czas tej apokalipsy to jest dla nas ogromne wsparcie, żeby przywrócić tą równowagę na Ziemi, przywrócić to piękne tutaj na Ziemi, czego nam wszystkim tak bardzo brakuje i za czym tęsknimy, bo znamy to na przykład z naszych domów, czyli z naszych planet. No i kolejna taka ważna rzecz, jeżeli będą ludzie odchodzić, to nie popadaj w panikę, bo jest to normalny proces, mrok musi sobie zebrać to, na co zapracował, czyli zbiera swoje plony. No i jeszcze kolejna taka pozytywna rzecz, że niedługo osiągniemy takie mistrzostwo naszej wibracji, naszych wysokich wibracji, że wszystko to, co mroczne, będzie się od nas kompletnie odbijać i dzięki temu powstanie ta naturalna bariera, jak w Yin i Yang. Ty wiesz, że nie są pomieszane to białe i czarne nie jest pomieszane, tylko jest białe i czarne oddzielnie, bo jest taka ogromna bariera. I ta bariera to jest ta bariera światła, czyli nasze wysokie wibracje chronią nas przed mrokiem, bo mrok nie może nas atakować, bo by się wtedy poparzył. Mrok może nas teraz atakować, jak jeszcze nie jesteśmy tak w 100% świetliści. Mamy takie ludzkie nasze ułomności, ale jesteśmy w stanie te ludzkie ułomności doprowadzić do perfekcji, doprowadzić do stanu idealnego i wtedy mamy naturalną ochronę i wyznaczenie granic. I tak samo po stronie mroku, na stronę mroku możemy wtedy tylko przejść, jeżeli obniżymy nasze wibracje, to jakimś cudem możemy przejść przez tą granicę tego yin i yang do tego mroku i tam sobie działać, ale pamiętaj, że w symbolu również yin i yang są jeszcze te dwie kropki. A co oznaczają te dwie kropki w przyszłości? Że niektórzy z nas zdecydują się na bardzo odpowiedzialne zadanie bycia tą kotwicą, czyli tym, co trzyma to wszystko w równowadze. I to są właśnie te dwie kropki. Niektóre istoty mroku zdecydują się być taką kropką w centrum światła i to dla nich będzie bardzo trudne. A niektóre istoty światła, ja nie mówię, że my jesteśmy już istotami światła, bo jeszcze nie jesteśmy, bo jeszcze nam dużo, dużo brakuje, żeby tutaj niektórzy znowu nie myśleli, że już są aniołami albo archaniołami. Zaraz Was sprowadzę na ziemię. Jeszcze mamy dużo, dużo do zmiany w nas samych, zanim będziemy nosić nos wysoko, a w ogóle nie będziemy nosić tego nosa wysoko, bo to już by było ego, więc znowu byśmy spadli w to królestwo mroku. Czyli skromność, ta naturalna skromność i respekt. Zawsze to powtarzam. Każdemu to powtarzam, ale nie wszyscy słuchają. Idziemy dalej. Czyli niektórzy z nas decydują się być tą kotwicą w samym centrum mroku. I to będą ci, którzy będą mieć najwyższe wibracje, największą siłę wewnętrzną, najsilniejszą barierę, bo będziemy jak gdyby tą kotwicą, żeby to wszystko mogło być w równowadze. I to wszystko, co wydarzyło się na Rytuale dla Matki Ziemi, jest to 24. Rytuale dla Matki Ziemi ze mną. Jestem pewna, że to odczuwałaś, odczuwałeś. Jeżeli jeszcze jesteś przemęczona, przemęczony tymi wszystkimi atakami, tymi złymi energiami, no naprawdę mamy tutaj teraz Saigon, nazwijmy to tak, w takim slangu. Czyli naprawdę mamy teraz tutaj trudno, to jest czas apokalipsy. Więc może tak być, że zasnęłeś na rytuale, nie przejmuj się, Twoja dusza na pewno była i na pewno walczyła i na pewno działała. Nie wszyscy z nas walczą, niektórzy działają, niektórzy wysiewają, niektórzy walczą. Ale co jeszcze się wydarzyło? Ponieważ były ogromne ataki energetyczne na uczestników rytuału, którzy stoją po stronie światła i wielu z Was porządnie oberwało. U mnie była tylko jedna rzecz, o której jeszcze nie opowiadałam. Jedno z moich zwierząt mnie zaatakowało tuż przed samym rytuałem dla Matki Ziemi. Najpierw było takie kochane i tak strasznie chciało być głaskane i w ogóle przytulane,
a potem nagle jakiś demon w niego wstąpił i tak mnie ugryzł, że po prostu krew tryskała na wszystkie strony. Od razu ci mogę powiedzieć, że najlepszym środkiem dezynfekującym jest swoje własne siusiu, ponieważ to się wydarzyło w magicznej oazie, a ja już w magicznej oazie praktycznie nie mam żadnych rzeczy moich osobistych. Wiedziałam tylko, że mam gdzieś wodę utlenioną do dezynfekcji. I zwróć uwagę, co się wydarzyło. Więc to zwierzę mnie zaatakowało, i to tak porządnie, całą moją lewą dłoń. Zwróć uwagę, lewą, a nie prawą, czyli tą od strony mroku, ale również tą biorącą. Reguła lewej ręki. Te wszystkie osoby z Was, które wiedzą, o czym mówię, no to wiedzą, o czym mówię. I ta ręka została zaatakowana i krew się lała, krew pryskała. No i nie wiedziałam, co zrobić, no to nasiusiałam na tą rękę i muszę Ci powiedzieć, że to najlepszy środek dezynfekujący, jeżeli tego nie znasz. Ja już ten środek stosowałam kiedyś na plaży, wyławiając galery. Wybierając galery z piasku i wrzucając te galery do morza, ponieważ one, jak jest niesprzyjający wiatr, to są wyrzucane jak rozgwiazdy na plaży. A ty wiesz, jaką ja mam zasadę, że wszystkich nie uratujesz, ale dla tej jednej ma to ogromne znaczenie, więc zawsze staram się ratować wszystkie galery, wiedząc mimo tego, jakie one są niebezpieczne, bardzo, bardzo niebezpieczne. Jeżeli nikt ich nie ratuje, tylko niektórzy je nawet rozdeptują, wredni ludzie, bo się ich boją. Więc ja zbieram wszystkie galery, zawsze je zbierałam i zawsze zbierać będę, ale one mają takie pentakle i te pentakle mają bardzo taką truciznę, nerwową truciznę, bardzo silną. I czasami jak te pentakle tak z wiatrem, one się potrafią owinąć o rękę albo o nogę i to jest strasznie bolesne. Strasznie bolesne, zostają ślady bardzo długo i wtedy najlepszym rozwiązaniem jest też nasiusiać na to miejsce, bo przestaje boleć. Więc wiele razy już tą metodę stosowałam i tym razem w magicznej oazie była ona również idealnym środkiem do dezynfekcji. I wyobraź sobie, że potem znalazłam wodę utlenioną, otwieram szafkę, patrzę, stoi woda utleniona. A tutaj mi się krew leje, pryska na wszystkie strony, rany boskie. No i gdybym chwyciła tą wodę utlenioną, to by mnie ugryzła czarna wdowa. Bo dokładnie na tej butelce, cała butelka była owinięta pajęczyną i w samym środku była czarna wdowa. Symboliczne? No... Te osoby, które służą pewnym siłom, to teraz im opowiem, co się wydarzy. Bo one już wiedzą, dlaczego one te energie do mnie wysłały. Więc, ponieważ takie były ataki na uczestników na rytuale dla Matki Ziemi, to zdecydowałam się zaraz po rytuale pójść na Sąd Bogów. Sąd Wyższy, Sąd tych najwyższych istot. I pokazać, co się wydarzyło, pokazać, jakie były energie. No i że to jest niezgodne z prawami wszechświata, ponieważ nas można... Jaki piękny motyl teraz tutaj lata przed oknem. Nas można atakować prywatnie, czyli w naszym normalnym życiu, w naszych normalnych działaniach, jakichś takich rzeczach. Mogą nas atakować, do tego mają pełne prawo. Ale w momencie, gdy wykonujemy naszą misję, czyli wykonujemy nasze powołanie, robimy rzeczy zgodne z naszym powołaniem, do czego powołała nas siła wyższa, jest takie prawo tutaj wszechświata, że nie mają prawa nas w tej misji atakować. A pewne naiwne osoby, i to niektóre wysoko postawione w hierarchiach, a niektóre bardzo nisko postawione, zawsze sobie myślą, że jak jest rytuał dla Matki Ziemi, to trzeba Marii Bukardi przyłożyć, więc trzeba albo jakieś lalki robić, albo jakieś rytuały, albo to, albo tamto, jej przyłożyć, wszystkim uczestnikom przyłożyć, zasiać wątpliwości wśród klientów, w cudzysłowie, marki Marii Bukardi. To jest najlepszy moment się gdzieś podczepić i przewalić. No i te osoby... Po prostu są głupie i naiwne, bo one nie wiedzą, że one w tym momencie robią największe przestępstwo przeciwko prawom wszechświata. I gdy ja byłam na tym sądzie wyższym, przedstawiłam te wszystkie argumenty,
No to na tym sądzie wyższym są istoty światła i istoty mroku. Czyli jest pół na pół, prawda? Czyli są bogowie światła, bogowie różnych energii. No nie będę tego nazywać po imieniu, bo zaraz tutaj będą jakieś osoby szufladkować. A tutaj nie chodzi o szufladkowanie, tutaj chodzi po prostu o wibracje. No i są też książęta podziemi, czyli wszystkie takie energie w hierarchii. Od książąt po tych niższych, po jakieś tam małe demonki na samym końcu. One wszystkie są w czasie tego zebrania. Jeżeli mój przewodnik wzywa ten sąd, to wszyscy muszą się stawić. No i wtedy na tym sądzie mój przewodnik przedstawia argumenty, co się wydarzyło. Ja też mam prawo głosu. I potem jest głosowanie, jak ten sąd tych istot, czyli który się składa i ze światła, i z mroku, jak zadecyduje na czyją korzyść. No i ponieważ było to złamanie tych reguł wszechświata, że ja zostałam zaatakowana, ale również wielu uczestników, czyli wielu z Was zostało zaatakowanych przed rytuałem, w czasie rytuału, to po tym głosowaniu było głosowanie na naszą korzyść, czyli te osoby poniosą bardzo, bardzo ciężkie konsekwencje. I tutaj ja już wiele razy byłam na tej radzie, wiele razy byłam na tym sądzie i muszę Ci powiedzieć, że wiele osób poniosło niesamowite konsekwencje. Również osób, które publicznie się udzielały kiedyś, teraz już się nie udzielają, ponieważ złamały to podstawowe prawo wszechświata, że nas można atakować prywatnie, ale nie wolno nas atakować w momencie wypełniania przez nas naszego powołania, naszej misji dla Ziemi. Czyli w naszych prywatnych sprawach tak, natomiast w tych sprawach globalnych nie mogą tego robić. No i ich przewodnicy czy ich demony poniosły konsekwencje i teraz te konsekwencje oczywiście wyegzekwują od swoich podległych sobie pionków, które myślą, że im służą, a które nie trzymają się zasad, nie trzymają się zasad kosmicznych, z niewiedzy, z głupoty, z pychy, dumy, może przekonania, że wiedzą coś lepiej. Niedokształcone są niektóre osoby, nie słuchają pewnych rzeczy, no i teraz te konsekwencje zostaną im wymierzone. Czyli pamiętaj o tym, jeżeli miałeś ataki, może jeszcze te ataki w jakiś sposób trwają, bo jeszcze mi o tym nie napisałeś, nie miałam sposobności, aby cię chronić czy cię oczyścić z tego, to pamiętaj, nie wymierzaj sprawiedliwości osobiście. Nigdy. Nigdy. Ta sprawiedliwość zostaje wymierzona, bo ja zawsze o to proszę, zawsze idę na sąd bogów, zawsze idę na ten sąd kosmiczny po wszystkich naszych rytuałach dla Matki Ziemi. Gdy są jakieś konkretne ataki, które mają na celu zaatakowanie nas i zablokowanie naszej misji tutaj na Ziemi, i pamiętaj, nie życz komuś źle, nie wysyłaj jakichś negatywnych rzeczy, nie wysyłaj jakichś negatywnych energii, bo będziesz taki jak oni. Nie zniżaj się do tego poziomu. Poproś Twojego przewodnika, Twoją przewodniczkę, jeżeli takich masz, Twojego anioła stróża, energię kosmiczną, energię wszechświata, o boską sprawiedliwość. Tutaj również możesz liczyć na moją pomoc. Jeżeli nie umiesz tego zrobić, jeżeli czujesz ataki, to po prostu możesz poprosić mnie o pomoc w tych sprawach i wtedy ja to dla Ciebie zrobię i ta boska sprawiedliwość zostanie wymierzona. Pamiętaj jednak o tym, żeby nie cieszyć się z tego, że komuś ta boska sprawiedliwość wróci, bo przecież nie chcesz być taka, nie chcesz być taki jak te osoby, czyli wymierzamy boską sprawiedliwość i już o tym nie myślimy. Nie sprawdzamy, nie patrzymy, a stało się wreszcie coś złego. No to dobrze, bo wtedy będziesz taka jak oni, będziesz taki jak oni. Nie pozwalaj sobie na takie myśli. To są złe myśli. Wymierzamy boską sprawiedliwość, puszczamy tę sprawę. I nie cieszymy się z czyjejś szkody, bo to jest tylko boska sprawiedliwość, czyli tutaj nie ma się z czego cieszyć. No można się cieszyć z tego, że ty jesteś wolna, jesteś wolny, z tego się możesz cieszyć. Wow, jestem wolna, super, te energie odpadły, ale nie ciesz się z czyjejś szkody. Dobrze, to wszystko, co chciałabym Ci opowiedzieć po naszym rytuale dla Matki Ziemi. No oczywiście znowu mamy 1,5 godziny, to będzie dużo, dużo do słuchania.
Życzę Ci przede wszystkim tej czystości, tej krystaliczności w sobie, wiary, nadziei, czystych myśli, czystych słów, czystych działań, wyznaczenia granic, uwolnienia się od wszelkiego mroku. I teraz moja niespodzianka, o której już mówiłam. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu pojawią się w moim sklepie mariabucardi.pl szczególne 3 kolekcje dla szczególnych ludzi, dla szczególnych dusz. Niektóre osoby już z Was mają te kamienie mocy, mają te talizmany, ale może jednak pojawi się drugi, który do Ciebie przemówi. To po prostu to są nasi przyjaciele i czasami jest tak, że mamy 2, 3 przyjaciół podobnych do siebie. Ja też tak mam, że mam kilka ametystów, kilka ametrynów, kilka innych kamieni mocy i uważam ich za moich najlepszych przyjaciół. Pojawią się dokładnie 3 kolekcje. Jedna Atlantis, czyli mitycznej Atlantydy, siła mitycznej Atlantydy, Lemuriany. Jako druga kolekcja Lemuria i trzecia kolekcja, kolekcja ziemska, czyli to jest kolekcja, która zawiera w sobie wszystkie energie Ziemi. I w zależności od tego, które przywołają Ciebie, to te są dla Ciebie odpowiednie. I dla wszystkich osób z Was, które nie mogą sobie od razu pozwolić na zakup na przykład 2 albo 3 talizmanów, pamiętaj, że możesz u mnie opłacać wymianę w ratach. Czyli zamawiasz sobie Twój wybrany, ukochany kamień mocy i po prostu wysyłasz wymianę w ratach i wtedy wiesz, że to jest Twój, że on czeka na Ciebie i że wiesz jak jest, grosz do grosza, a zbierze się kokosza, czy jak to się tam mówi, kokoszka, czyli bardzo szybko, to jest 1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 4 miesiące i masz Twojego przyjaciela u Ciebie i czasami taka właśnie płatność ratalna bardzo wielu osobom z Was pomaga, bo już macie tego swojego przyjaciela, już na niego czekacie i wiecie, że będzie w Waszych dłoniach i jest Wam wtedy dużo, dużo łatwiej taką wymianę ratalną niż od razu, w całości i pamiętaj, że zawsze to jest możliwe. Do zobaczenia, do usłyszenia, Twoja Maria Bucardi.